Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna z mniej popularnych gatunków pielęgnic karlowatych, pielęgniczka dwupręka, Apistogramma beatyniata. Prawdopodobnie przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że rzadko gości on w sklepach zoologicznych. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Pielęgniczki dwupręgę pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują do rzeki górnej Amazonki, w szczególności rzeki Maranon, Ucayali i Solimones oraz ich dopływy w Peru, Kolumbii i Brazylii. Siedlisko to zwykle zawiera wolno lub średnio płynącą wodę z gęstą, często przewieszoną roślinnością przybrzeżną, korzeniami, zatopionymi fragmentami drzew, piaszczystym podłożem pokrytym grubą warstwą opadłych liści. Woda z reguły jest kwaśna, z niewielką twardością węglanową, a zabarwienie jest brązowawe z powodu obecności substancji humusowych uwalniających podczas rozkładu materii organicznej. Po raz pierwszy gatunek opisał Pellegrin w 1936 roku. Pomimo niewielkich rozmiarów, pielęgniczki dwupręgie są rybkami terytorialnymi, podobno jak i większość pielęgnic. Zajmując niewielki obszar, zazdrośnie bronią go przed innymi przedstawicielami własnego gatunku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem pielęgniczek dwupręgich, ponieważ bardziej wymagające niż inne gatunki Apistogram, takie jak ramireza, żółte, kakadu czy boliwijskie. Rybki są bardzo wrażliwe na złą jakość wody. Pielęgniczki dwupręgie należą do rodziny pielęgnicowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach lub w większej grupie. Na jedną rybkę potrzebujemy od 6 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 80 litrów, a w przypadku większej grupy od 150 litrów. Samce dorastają do 7-8 cm, samiczki do 5-6 cm, plodność osiągają w wieku 6-7 miesięcy, żyją do 2-3 lat. Pielęgniczki dwupręgie należą do karlowatych pielęgnic. Mają wydłużone, srebrzysto-niebieskie, owalne, boczne, spłaszczone ciało. Głowa duża z wydatnymi wargami. Grzbiet oliwkowy z ciemnymi plamami. Pletwa grzbietowa zaczyna się prawie od głowy i ciągnie się do pletwy ogonowej. Krajnie promienie pletwy ogonowe wydłużone. Swoją nazwę zawdzięczają dwóm ciemnym pręgom ciągnącym się przez ciało. Pierwsza pręga w postaci czarnych chropek ciągnie się u nasady pletwy grzbietowej, a druga biegnie od otworu gębowego przez oko do nasady ogona. Ubarwienie zmienia się w zależności od regionu pochodzenia. Na przykład rybki pochodzące z Brazylii bardziej żółtawe, natomiast pochodzące z Peru bardziej niebieskie. Rozróżnienie jest bardzo łatwe. Samce są większe, jaskrawie ubarwione. Pierwsze promienie pletwy grzbietowej spiczaste i wydłużone. Pletwy grzbietowa odbytowa wydłużone i zaostrzone. Pletwy brzuszne wydłużone. Samiczki natomiast są mniejsze. Ciało ubarwione na żółto. Pletwy brzuszne czarne i obrzydzone na żółto. Pletwa grzbietowa odbytowa krótsze i zaokrąglone. Pielęgniczki dwupręgie preferują akwaria z gęstą roślinnością, korzeniami, licznymi kryjówkami i piaszczystym podłożem. Tylna i boczne części akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością, natomiast w przedniej części powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie, małe ceramiczne doniczki, rurki PCV, groty z łagodnymi krawędziami, ponieważ rybki lubią wciskać się w różne szczeliny, gdzie je odpoczywają. Zalecane jest filtracja przez torf
lub dodawania do wody garbników. Gatunek wymaga również warunków kwaśnych o znikomej twardości węglanowej i bardzo niskiej twardości ogólnej. Dlatego może być konieczne zastosowanie filtra obróconej osmozy lub innej metody uzyskania miękkiej wody. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Aby nadać wodzie brązowy odcień charakterystyczny dla jej naturalnego środowiska, rzucamy do wody kilka szyszek olchy i wstępnie suszone, a następnie moczone liście dębu, buku lub migdałów indyjskich. A gdy rozłożą, nasycą wodę garnikami i nadadzą kolor herbaty. Parametry wody dość ważne i muszą być stabilne. Optymalne parametry wody. Temperatura 23-27, pH od 5 do 6, GH od 2 do 5. W naturalnym środowisku pielęgniczki dwuplęgę odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami zooplanktonu. Karmić rybek można żywą drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Rybek można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami, ale lepiej trzymać się pokarmów żywych lub mrożonych. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Pielęgniczki dwupręgę nadają się do akwarium towarzyskiego, chociaż w okresie rozrodczym, jak i inne pielęgnice, są bardzo terytorialne. Można ich trzymać wraz z rybkami o podobnych wymaganiach parametrów wody. Nie poleca się ich trzymać wraz z agresywnymi i większymi rybkami, pelonkami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie pielęgniczek dwupręgich nie jest łatwe ze względu na parametry wody, które dość ważne i muszą być stabilne i agresywne zachowanie samca. Poza tym z rozmnażaniem pielęgniczek dwupręgich nie powinno być problemu. Pary sztuczne dobrane przez akwarystę nie zawsze odnoszą sukces w rozmnażaniu. Właśnie dlatego lepiej kupić niewielką grupę i dać rybom możliwość tworzenia sobie towarzystwa. Pielęgniczki dwupręgę zdolne do tarla w ogólnym akwarium pod warunkiem, że parametry wody będą odpowiednie. Lepszy efekt uzyskamy, rozmnażając w oddzielnym zbiorniku. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 30 litrów. Do zbiornika tarliskowego wsypujemy piasek lub drobny żwirek, wkładamy małe ceramiczne doniczki przewrócone na bok lub do góry nogami, lupiny z orzecha kokosowego, korzenie, wkładamy filtr napędzany napowietrzaczem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasysa na rybku. Bodźcem do tarla służy dodanie ekstratu torfu, liści olchy lub buku i podniesienie temperatury o 2-3 stopnie. Optymalne parametry wody. Temperatura 26-29, pH od 5,5 do 6, GH od 2 do 4. Przed planowanym tarlem rodziców przez 2 tygodnie opicie karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samec robi się jaskrawszy, a samiczka nabiera ikrę i stanowi się wyraźnie grubsza. Warto zaznaczyć, że młode pary mogą zjadać złożoną ikrę. Podczas tarla samiczka odkłada do 60 jaj. Po tarle, jeśli zobaczymy, że samec jest bardzo agresywny, lepiej przenieść go do innego zbiornika. Natomiast jeśli samec nie jest bardzo agresywny, to para dzieli między sobą obowiązki. Samec broni ikrę przed intruzami, a samiczka opiekuje się ikrą. Wylew następuje po 2-4 dniach, a na rybek zaczyna pływać po kolejnych 4-5 dniach w zależności od temperatury. Na rybek duży. Pokarm startowy to artemia. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem.
Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.